Czym może pochwalić się w ostatnim okresie klub sportowy Mazowia? Nasz klub słynie ze świetnej pracy z młodzieżą. Mamy świetnych trenerów, świetny cały sztab szkoleniowy i nasza praca z młodzieżą jest naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie. Drużyna trenera Mozgi występuje w lidze wojewódzkiej, w swojej klasie rozgrywek i naprawdę walczy jak równy z równym z drużynami z dużych ośrodków piłkarskich, takich jak Łódź, Bełchatów, Opoczno. Pozostałe grupy również radzą sobie świetnie w lidze, w ligach okręgowych. W sierpniu tego roku na zakończenie rozgrywek spodziewamy się dwóch awansów do klas wojewódzkich. Są działania podejmowane przez Was i przez trenerów. Są wyniki, ale niestety, żeby je osiągać, potrzebne są pieniądze. Jak w tym zakresie, bo z tym zawsze najtrudniej? Głównym sponsorem klubu jest Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. Co roku zostaje nam przyznawana dotacja i z tej dotacji rozdysponujemy środki na grupy młodzieżowe. Pieniędzy zawsze oczywiście jest mało, ale myślę, że radzimy sobie całkiem nieźle. Pozyskujemy sponsorów, wdrożyliśmy nową strategię zarządzania klubem, mamy nową stronę internetową. Myślę, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, jeśli chodzi o finanse klubu. Z pieniędzmi na sport dzieci i młodzieży zazwyczaj rzeczywiście jakichś ogromnych problemów nie ma. Natomiast zazwyczaj one się pojawiają, jeśli chodzi o dofinansowanie działań drużyn seniorów. I jak tutaj Mazowia sobie radzi z tym? Rzeczywiście jest tak, że Urząd Miasta nie finansuje funkcjonowania grup seniorskich. Natomiast z punktu widzenia szkoleniowego taka grupa seniorska w klubie musi i powinna być. Robimy wszystko, żeby taką grupę utrzymać i chcielibyśmy, żeby ona była naprawdę na dobrym poziomie, dobrym czwartoligowym poziomie. Wtedy chłopcy i dzieci, którzy u nas trenują, mają po pierwsze skąd czerpać wzorce, a po drugie poziom szkolenia w całym klubie jest zdecydowanie wyższy. Są firmy zainteresowane pomaganiem grupie seniorskiej. Prowadzimy takie rozmowy i mamy nadzieję, że już od sierpnia uda nam się wywalczyć awans do czwartej ligi i w kolejnym roku utrzymać tą klasę rozgrywek, jeśli chodzi o grupę seniorską.